stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, rolnictwo ekologiczne od pola do stołu to temat naszego dzisiejszego programu. A więc porozmawiamy i o uprawie, i o hodowli, jak również o dystrybucji produktów rolnictwa ekologicznego, o handlu tymi produktami i wieloma innymi sprawami, które wiążą się z tym, w jaki sposób dotrzeć do społeczeństwa, do konsumenta, w jaki sposób czynić, aby żywność była również dla nas lekarstwem. O tym z naszymi gośćmi w studio, którymi są pan Marek Klonecki, rolnik ze wsi Jerzewo, rolnik ekologiczny. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam. Szczęść pana redaktora, Boże. Witam państwa. Pan doktor inżynier Jarosław Kopowski, również rolnik ekologiczny ze wsi Brudzawy w gminie Bobrowo. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Połączymy się również z panem profesorem Józefem Dyburskim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz z kilkoma panami, którzy wesprą tutaj również nasz program od tej strony merytorycznej. Pierwsze pytanie do pana Marka. Panie Marku, nie po raz pierwszy gości pan u nas w studio, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za to również, że podsyła pan też wartościowe osoby do naszego tutaj studia, z którymi można porozmawiać. Te wszystkie osoby teraz pozdrawiam również. Dziękuję za to, że poświęcacie swój czas, też i pieniądze, trzeba tak powiedzieć, tak, żeby tu przyjechać, bo nikt wam tutaj nie zwraca za to, ale robicie to, bo czujecie misję. I chyba tak musi być, panie Marku, że w rolnictwie ekologicznym trzeba myśleć o tym, żeby na tym zarobić, ale też mieć coś takiego, co spowoduje, że to ma po prostu sens, bo każdy człowiek szuka sensu swojego istnienia, swojego życia. Panie redaktorze, pan już powiedział na wstępie cel nasz tego, czym ja się zajmuję, czym my się zajmujemy. Nie? To jest misja. Tak jest u nas to przyjęte ze względu na to, że mało rolników jest tych ekologicznych, tych takich prawdziwych rolników ekologicznych, bo w skali ogólnej rolnictwa w Polsce to jest zaledwie tam 2-3% wszystkich rolników. A powinno być, według żeśmy mieli potrafili zabezpieczyć potrzeby społeczne, to powinno nas być co najmniej te 10%. Europejskie kraje, takie już zamożniejsze, dążą do tego, żeby było te nawet 25% rolnictwa ekologicznego. Ja tylko mówię, że to wszystko jest przed nami, mamy dużo do zrobienia i będziemy się starać, żeby właśnie w ten sposób promować na wszelkie sposoby te metody uprawy, hodowli, dystrybucji według zasad rolnictwa ekologicznego. Jest to ciekawe, ale jednocześnie jest bardzo trudne. Ze względu na to, że jest obwarowane to wszystko pewnymi paragrafami, przepisami, które trzeba niejako spełniać. A jak się nie spełnia, no to się naraża na pewne konsekwencje. Na dzień dzisiejszy my prowadzimy to gospodarstwo już od w sumie, gospodarstwo istnieje od 1894 roku. Po kolei przechodziło dziadek, pradziadek, ojciec, ja, syn. I teraz szykuje się wnuk na przejęcie tej pałeczki. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Mam nadzieję, że ma ambicje być rolnikiem i to mnie bardzo cieszy. I dlatego no, czasami mamy takie zgrzyty między sobą, ale trzeba, młodych trzeba szlifować, żeby no, przejęli te wzorce, te prawdziwe wzorce, te wzorce takie, które ja dostałem i które są potrzebne, żeby to wszystko utrzymać. Przede wszystkim w rolnictwie ekologicznym trzeba pamiętać, że gleba to życie. Życie nie tylko dla nas, ale dla całego gospodarstwa, dla całego społeczeństwa. Nie można sobie tej gleby truć, bo ona później się nam zemści, to trucie się zemści i wtedy będziemy co mieli? Wielki głód. Ja uważam, że trzeba dbać o tę florę bakteryjną, która się znajduje w glebie. Trzeba ją odżywiać, stosować odpowiednie uprawy, stosować odpowiednie nawożenie, naturalne komposty, jak również odpowiednie, no, jak to powiedzieć, odżywki, które są potrzebne nie tylko roślinie, ale tym drobnym ustrojom, które się w glebie znajdują. Uważam, że jest możliwość na dzień dzisiejszy ogromna, żeby skorzystać z tego, żeby wejść w program rolnictwa ekologicznego. Zachęcamy my tutaj z kolegą, nie tylko obecnym w studiu, ale z kolegami z różnych organizacji, do których my należymy, między innymi to jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Ekoan, czy Polskie Stowarzyszenie takie Polska Ekologia, czy jeszcze inne organizacje, które starają się, żeby
promować na wszelkich forach produkty rolnictwa ekologicznego. Jest tego cała masa, są różne tematy, różne wnioski, różne projekty, które staramy się to wykorzystać. Przynosi to różne efekty, ale od czegoś trzeba zacząć. No, od czegoś zacząć zawsze należy. Panie doktorze, pytanie do pana. Mówimy głównie o rolnictwie ekologicznym, natomiast wiemy o tym, że polskie rolnictwo, jakby tak porównać z rolnictwem na Ukrainie, które tam wiemy, że te normy ich nie obowiązują, które obowiązują w Polsce i w Unii Europejskiej, ale porównując to również z rolnictwem w Niemczech, Holandii, to okazuje się, że nawet jak u nas rolnictwo nie jest tak certyfikowane jako ekologiczne, to jest bardzo zbliżone do tego ekologicznego. Ale pytanie do pana, jak pan patrzy na ten temat właśnie? Polskie rolnictwo w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ono rzeczywiście było całe prawie ekologiczne, patrząc na zużycie nawozów sztucznych, na zużycie środków ochrony roślin, chwastobójczych, owadobójczych i tak dalej. Natomiast należy zauważyć, że przez ostatnie 20 lat rolnictwo konwencjonalne też wykonało ogromny postęp w kierunku zwiększenia wydajności, a to za sobą pociągnęło zwiększenie zużycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i tym podobnych substancji. Dlatego też alternatywą jest rolnictwo zrównoważone, czy rolnictwo ekologiczne, którego my jesteśmy przedstawicielami. Tak jak wszędzie, świat nie lubi pustki, nie będzie wszystko takie samo, potrzebne jest zróżnicowanie. Jedni rolnicy wolą uprawiać konwencjonalnie, inni widzą, upatrują swojej drogi, swojej misji, można powiedzieć, w innym typie uprawy. To samo jest z konsumentami. Nie wszyscy konsumenci poszukują konkretnego produktu, konkretnej żywności pochodzącej czy z rolnictwa konwencjonalnego, czy z ekologicznego. Motywacje konsumentów tam są różne. Głównie czy często spotyka się, że poszukiwanie żywności ekologicznej rozpoczyna się wtedy, kiedy chcemy zadbać o zdrowie, bądź są to osoby młode, małe dzieci, matki mające małe dzieci, osoby świadome, które zdają sobie sprawę, że pozostałości różnych substancji używanych w procesie produkcyjnym, nie tylko w gospodarstwie, ale również w przetwórstwie, w żywności się znajdują. Ich poziomy są różne, zgodne z prawem, niskie, ale się znajdują. Natomiast człowiek nie jest maszyną, każdy z nas jest inny. Każdy może być wrażliwy na jakąś inną substancję, a to może mu szkodzić. Także wracając do pytania pana redaktora o nasze rolnictwo, to nadal uważam, że ono w porównaniu z rolnictwem zachodnim, czy jak pan redaktor zwrócił uwagę, z rolnictwem ukraińskim, które jest rolnictwem wielkoobszarowym, gospodarującym na dużych obszarach, wykorzystujących nowoczesne odmiany i typowo nastawionym na duży zysk, to nasze rolnictwo nadal w dużej części kraju pozostaje rozdrobnione. I możemy w wielu przypadkach mówić o prozdrowotnych produktach pochodzących z tych gospodarstw, bo jeżeli one fizycznie, a w obecnej sytuacji ekonomicznej wiele gospodarstw staje przed takimi dylematami, że brakuje środków na zakup, pieniążków brakuje na zakup środków ochrony roślin czy nawozów, no to ono, z tej perspektywy możemy też mówić, że ta żywność jest zdrowsza. Na pewno jest, jak są wyzwania, no to one są też po to, aby im sprostać i to w sposób jakiś mądry, roztropny, rozsądny. No wiadomo, chcemy, to jest naturalne też, że chcemy szybko, chcemy dużo, chcemy ładnie, no i najlepiej, żeby było jeszcze tanio. To tak się nie zawsze da. Natomiast jeśli chodzi o to rolnictwo ekologiczne, czy ono naprawdę jest tak bardzo ciężkie? Bo niektórzy się boją wchodzić w to rolnictwo ekologiczne, a niektórzy wchodzą i mówią, ale ja na tym zarabiam więcej. Sprzedaję mniej, produkuję mniej, ale sprzedaję po wyższej cenie i ja mam tak naprawdę mniej troszeczkę tej pracy niż ktoś, kto ma nie wiadomo ile tych hektarów
i musi więcej poświęcać. Ale to różnie jest z różnymi, prawda, hodowlami czy uprawami. Jak pan, panie Marku, by na to odpowiedział? Ja powiem tak. W związku z tym, że potrzebny jest nawóz, dlatego w rolnictwie ekologicznym należałoby, nie wszystkie gospodarstwa to prowadzą, prowadzić hodowlę, obojętnie jaką. Zarówno czy trzody, czy bydła, czy drobiu. Na dzień dzisiejszy jest popyt na wszystko, żeby tylko było. Konsumenci szukają zdrowych, nie, że tak powiem, nie nafaszerowanych antybiotykami produktów zwierzęcych, różnych. I uważam, że tu ta zgodna z tym, z naturą, człowieka z naturą, to jest niejako koniecznie potrzebna. Nie można czegoś przyspieszyć, żeby ta produkcja zwierzęca w takim tempie, jak w konwencji, wzrastała. Ja uważam, to nie tędy droga. I tu trzeba spokojnie czekać, bo jak tu pan redaktor wspomniał, ten produkt jest nie dość, że walory zdrowotne są jego dużo, dużo wyższe. Cena też musi być wyższa. I on dłużej rośnie, zużywa więcej paszy i przez to te koszty są nieporównywalne do produktów konwencjonalnych. Ale tu trzeba patrzeć w wynik, wynik nie finansowy, tylko wynik mojego zdrowia. Jak wpływa produkt konwencjonalny na mój organizm, a jak wpływają produkty, które ja spożywam, rolnictwa ekologicznego. Czyli czy warzywa, czy zboża, czy mięsa, czy drób, jaja i tak dalej. Ja uważam, że bez tego, bez tej świadomości na ten temat, to my nic nie zrobimy. Musimy przede wszystkim tym konsumentom uświadomić, że jesteś tym, co jesz. A jak jest nafaszerowany produkt, to wiadomo, że to ta bomba cyka i w końcu wybuchnie. Wybuchnie z jakimś poważnym problemem zdrowotnym. Tak, zastanawiam się, bo statystyki chorób nowotworowych naprawdę biją rekordy. To uważam, że to alarm powinien być wszczęty naprawdę na poziomie państwowym, bo już to inne państwa, to nie ma się co martwić, bo szkoda z nimi czasami nawet rozmawiać, ale o siebie zadbać, no ale niestety tak się nie dzieje. Natomiast to, co lekarze mówią i podkreślają, że niestety te substancje dodawane do żywności, no one powodują w znacznej mierze później te problemy, jak nie nowotwór jelita grubego, sieje spustoszenie, raki żołądka. No to się skądś bierze, tego nie było, a jest, prawda, więc no skąd? Zawsze próbuje się wymyślać, że tam choroby cywilizacyjne, czyli tak naprawdę nie wiadomo co. No bo to stres. W 1800 roku też ludzie mieli stresy. I teraz też mają stresy, więc tak wszystko na te stresy zwalać, to też nie jest droga do tego. Ale panie Marku, tak mówiono kiedyś, że świniaka to ubijało się w jego urodziny. Może to przesada, ale na pewno ten świniak dłużej musiał być hodowany. Panie redaktorze, ma pan rację. Swego czasu na jednym z wyjazdów moich w plenerze z naszymi produktami spotkałem się z takim wiekowym rzeźnikiem. Zadał mi pytanie, proste pytanie. Czy wiesz, z jakiego surowca najlepsze kiełbasy wychodzą? No takiego mówię, dojrzałego tucznika, nie tam 140 jak ma. Nieprawda, mówi. Najlepsza to jest taka pierwiastka po pierwszym wyproszeniu, bo jest mięso chude i samo się wiąże. Nie trzeba dodawać żadnych substancji wiążących. I tu ja uważam, że jeszcze niektórzy się cały czas ze mną spierają, że oj, bo tłuszcz. Tłuszcz jest nośnikiem smaku. Tłuszcz nam nie szkodzi. Nie szkodzi, tylko chemia, która jest zawarta w tym tłuszczu, tam nam szkodzi. Ale należy dlatego uważać, bo wiadomo, jak te fermowe świnie, oni rosną 3-4 miesiące i są już, mają wagę technologiczną, to coś tam musi być nie tak. Wie pan, dlatego o to pytam, ponieważ jadano kiedyś tłusto, ale nie było tyle cukrów w żywności. No i potem dziwić się, że ludzie tyją, później mówią, robią wszystko, żeby nie jeść tłuszczu, a tu nic, waga nie spada. No bo się okazuje, że to te cukry są problemem. Ale nie wie pan, dlaczego pytam o tego świniaka? Bo spotkałem się z taką dość ciekawą opinią i spostrzeżeniem, i powiedziano do mnie wprost, Adam, mówi, gdyby te kurczaki i te świnie, tym, co są karmione, gdyby pozwolić im żyć dłużej, to by padły. Zdechłyby po prostu. Oczywiście. Ale one nie dożywają wieku rozwinięcia się tej choroby. Tak szybko są po prostu pędzone i tak, ile ten młody organizm jeszcze jest silny, rzutki, to jeszcze sobie radzi,
natomiast później już nie może. A przypomnijmy, że takie zwierzę je tylko to, co mu człowiek da, więc nie ma wyjścia. Będzie głodne i zje. Ale potem my jemy te zwierzęta. No więc to jest chyba jakieś takie mocno zastanawiające, że te zwierzęta po prostu by padły, zanim by miały żyć dłużej niż kiedyś. Panie redaktorze, zauważyłem od pewnego czasu, że technologie produktów nie tylko ekologicznych, żywności, oni bez podania substancji wspomagających przemysł nie potrafi produkować. Zarówno przemysł piekarniczy, czy przemysł bożowo-młynarski, czy przemysł paszowy, jakikolwiek, czy mięsny, muszą być wszystko, że tak mówię, z worka. No, przepraszam bardzo, a z worka to są substancje z reguły chemiczne, to nie są naturalne. Chyba, że tam jest uzupełnienie tego wszystkiego, ale gro to idzie chemia. I ta chemia, jak wspomnieliśmy tu na początku, że to ona się kumuluje. I te choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, jak te otyłości wszystkie, jakie występują u ludzi i jeszcze wiele, wiele innych chorób, czy chorób sercowych, naczyniowych. To wszystko jest związane z czym? Z tymi substancjami, które my spożywamy. Panie doktorze, jak pan widzi możliwość odwrócenia tej pogoni za ilością, a nie za tym, aby dać człowiekowi sprzedać żywność, która nie będzie mu szkodzić? Bo znamy też przypadki ludzi, którzy to, co hodują, wcale tego nie jedzą. To jest zgroza po prostu, tak? Oni wiedzą i nie chcą tego jeść po prostu, ale hodują i sprzedają. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Mam takie powiedzenie, że żadna dziedzina nie ma tak dużego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo. Więc produkcja żywności jest bardzo odpowiedzialną rolą w społeczeństwie, bo ona powoduje, że albo te społeczeństwa w dłuższej perspektywie czasu będą zdrowe, będą się rozwijały i wszystkie te elementy będą się pozytywnie zazębiały, albo będziemy mieli problemy zdrowotne, to co pan redaktor wspomniał. Te problemy zdrowotne głównie dotyczą populacji zachodniej. Jeżeli spojrzymy na wschód świata, mam na myśli Azję, Chiny, tą część, tam jest po pierwsze też inna dieta, po drugie inne warunki klimatyczne i tak dalej. Te kraje są zwykle tam mniej zamożne, więc to temat jest taki bardzo, bardzo szeroki, żeby go przeanalizować. Natomiast wiele tych czynników wpływa na zdrowie poszczególnych ludzi. Na Zachodzie obserwujemy tylko nieduży odsetek ludzi na Ziemi, ponad 7 miliardów ludzi, 6 miliardów prawie nie dojada, możemy tak powiedzieć. To tylko 2 miliardy ludzi odżywia się regularnie i dosyta, patrząc globalnie. I wiele chorób cywilizacyjnych, które się pojawiły, związanych jest i z coraz dłuższym wiekiem, jaki ludzie dożywają, związany jest z dietą głównie, no i też z trybem życia. No, społeczeństwa zachodnie w pogoni za współczesnymi dobrami, no, dużo czasu pracują i szybko starają się w fast foodach jeść. No, jak pokazują badania niezależne, no, raczej nie jest to zdrowy tryb życia, dający też rokowania na przyszłość, że będziemy cieszyli się dobrą kondycją zdrowotną. I cały ten problem, jak odwracać, no każdy musi zacząć od siebie, każdy musi sam sobie postawić swój cel, dokąd zmierza, czy lepiej jest troszeczkę zwolnić i teraz takie coraz bardziej popularne stają się te slow foody, czyli spokojne takie życie w zgodzie z naturą, niż bieg w ciągłym biegu. No, to jest takie zawsze, tak jak z historii cywilizacji, te społeczeństwa, plemiona, narody, państwa, ludność, ta mogła się rozwijać intelektualnie, jeśli życie przestało się kręcić wokół przysłowiowego gara.
No bo jak trzeba było poświęcić mnóstwo czasu i energii na polowanie, a potem na przygotowanie, to nie było czasu na książki, których tam nie było, ale nie było na to czasu. Większość naszego istnienia trzeba było walczyć cały czas o to, żeby coś tam do tego garnka wrzucić, coś tam upiec i tak dalej. No teraz tego nie musimy. To jest bardzo prosto teraz zdobyć żywność. No ale okazuje się, że popełniamy błędy i to się mści. Chciałbym o tym porozmawiać również z naszym gościem, którym się połączyliśmy, panem profesorem Józefem Tyburskim. Witam serdecznie, kłaniam się panie profesorze. Halo, halo. Jestem, dzień dobry. Kłaniam się panie profesorze. Panie profesorze, tak rozmawiamy tutaj o rolnictwie ekologicznym od pola do stołu. No, jest pan w tej kwestii, jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, no, na pewno osobą, która bardzo dużo poświęciła czasu na zgłębianie tej tematyki. Jak pan profesor postrzega to, o czym tutaj rozmawiamy, bo pan się tutaj przysłuchuje naszej rozmowie, jakie pan by dał w pewnym sensie recepty na to, aby to rolnictwo w Polsce było takie, no powiedzmy, etyczne, bo inaczej myślę, że to najprostsze sformułowanie. Rzeczywiście to jest bardzo trafne podejście, bo ostatnio na pewno wśród tych kryteriów oceniających rolnictwo ten aspekt etyczny no właściwie nie istnieje. Liczy się oczywiście wydajność, liczy się opłacalność produkcji, czy tak zwana nowoczesność albo innowacyjność. Natomiast zapomnieliśmy o czymś takim jak solidność, czy też właśnie podejście etyczne. Też zwrócił uwagę na to, o czym tu mówiliście państwo w studiu. No, że często ten rolnik nawet jest świadom, że pewne metody produkcji niekoniecznie służą konsumentowi, że sam chociażby pewnych produktów, które produkuje, by nie zjadł, no ale to przecież jest na sprzedaż. To myślę, że jest jedna z tych nowych sytuacji w rolnictwie, które trochę obciążają też etos rolnika. Natomiast wracając do kwestii ogólnej rolnictwa ekologicznego i no, wydajności, prawda, bo ta wydajność wiąże się z opłacalnością produkcji. Cokolwiek by nie było, rolnik musi wyżywić rodzinę. To oczywiście my w rolnictwie ekologicznym też mamy duże rezerwy, by jednocześnie produkować żywność wysokiej jakości i no niekoniecznie mieć bardzo niskie plony. Tak? Te plony w rolnictwie ekologicznym wcale nie muszą być niskie. Ostatnio uczestniczyłem w takim ogólnokrajowym projekcie promocyjnym właśnie tych dobrych technologii ekologicznych. Związane to było z ekologiczną uprawą rzepaku. No, z jednej strony mamy wielu rolników i nie tylko rolników, którzy w ogóle uważają, że ekologiczna uprawa rzepaku jest niemożliwa, bo jest to z natury roślina taka bardzo wymagająca, chociażby od strony żywieniowej. No ale to wcale tak nie jest. My możemy tą roślinę wstemnieko uprawiać i mieć bardzo dobre wyniki. No nie jest to łatwe. Powiedzmy sobie, nie jest to łatwe i brakuje nam, szczerze mówiąc, w ogóle w kraju odpowiednio przygotowanych doradców. Doradztwo rolne w Polsce ostatnio koncentruje się na kwestiach formalnych, wypisanie wniosków o dotacje. Natomiast brakuje nam coraz bardziej tych doradców technologicznych, co jest szczególnie istotne w systemie ekologicznym. W rolnictwie konwencjonalnym doradztwo w takie technologiczne w dużej mierze przejęły firmy, które czymś tam handlują. A więc środkami ochrony roślin, nawozami. W ich interesie jest sprzedać tych produktów jak najwięcej, więc no naprawdę ogromna rzesza ludzi w tym zakresie dociera bezpośrednio do rolnika, bo widzi w tym swój biznes. Natomiast w systemie ekologicznym no, jest to bardziej oparte na zasobach własnych gospodarstwa, więc nie ma
możliwości robienia właśnie takich biznesów handlowych powiązanych z doradztwem. I tu jest ta potrzeba, by doradztwo w tym zakresie w większym stopniu wzięło na siebie państwo. Szanowni Państwo, przecież jest tak, że nawet w skali województwa brakuje nam choćby jednego solidnie przygotowanego doradcy w zakresie właśnie technik rolnictwa ekologicznego. No na pewno przydałaby nam się choćby jedna taka osoba na powiat, tak? Po prostu jedna w skali powiatu osoba, która byłaby w stanie odpowiedzieć rolnikowi na szczegółowe elementy związane z ekologicznym sposobem produkcji. No bo nie jest to produkcja łatwa. Ona jest zgodna z naturą, ale wcale nie jest łatwa. Zawsze łatwiej jest zastosować jakiś środek produkcji no, syntezy chemicznej. Łatwiej jest coś właśnie wynawozić, przenawozić, wręcz dostosować środki biobójcze, niż tak pokierować produkcją, by uniknąć zagrożeń ze strony agrofagów. Tutaj pan profesor zwraca uwagę na to, aby wykorzystać inne organizmy do walki z tymi organizmami, które po prostu są niepożądane, ale to wymaga no, i wiedzy, ale i tej struktury, bo cóż z tego, że mamy wiedzę, możemy sięgnąć po książki w internet, porozmawiać nawet z panem i pana posłuchać, jak okazuje się, że nie da się tego kupić. Albo jest bardzo słabo dostępne, albo okazuje się, że jest taki jakiś mały kruczek, który powoduje, że zakupimy taką rzecz i się okazuje, że a to trzeba... To jest właśnie bardzo istotna też uwaga, bo z jednej strony mam rzeczywiście już dość szeroką listę środków ochrony roślin dozwolonych w rolnictwie ekologicznym. To nawet jest ponad 100 preparatów. Natomiast problem właśnie leży w szczegółach. Czyli niestety możliwości zastosowania tych środków w stosunku do plantacji ekologicznych jest ograniczona, dlatego że producenci tych środków albo dystrybutorzy no nie są zainteresowani, by opłacić koszty rejestracji do właśnie każdego z tych gatunków roślin uprawianych na niewielką skalę. Czyli są to środki znane, są to środki skuteczne. Na pewno można by je zastosować na przykład w ochronie rzepaku czy innych roślin, ale na etykiecie tego rzepaku, na etykiecie danego środka ochrony roślin rzepaku nie ma. Nie ma, bo producent albo dystrybutor nie chciał ponieść dodatkowej opłaty związanej właśnie z pisaniem tegoż, tej konkretnej rośliny właśnie do etykiety danego środka. No bo skala uprawy tej rośliny w systemie ekologicznym jest niewielka i jemu się to po prostu nie opłaci. No a niestety wtedy rolnik, nawet wiedząc, że taki środek jest dostępny do stosowania w rolnictwie ekologicznym, że na pewno byłby skuteczny, ale zgodnie z prawem zastosować go nie może. A więc dość paradoksalna sytuacja, tak? To nie jest wcale tak, że my nie mamy tych środków w ogóle, które by tu można było zastosować, że one nie byłyby skuteczne, tylko właśnie istnieją przeszkody natury formalnej, a tak właściwie ekonomicznej, bo producentom danych środków ochrony roślin nie opłaca się ponieść właśnie tych kosztów związanych z poszerzeniem zakresu rejestracji i oczywiście poszerzeniem możliwości stosowania przez rolników. Panie profesorze, niektóre odmiany, to tak kiedyś wchodziłem w ten temat bardzo mocno ze względu na to, w jaki sposób był pokrzywdzony świętej pamięci już obecnie pan poseł Józef Pilarz. Dowiedziałem się wtedy bardzo dużo, jak przebiega ta rejestracja nowych odmian i jakie to są potężne pieniądze i w jaki sposób oszukiwano, czyli po prostu do, jak to się nazywa, do miejsca, gdzie jest referencyjna taka odmiana, po prostu podmieniano bez badań, podmieniano i później wykazywano, że ona jest w bazie, więc można siać. Bo się okazuje, że taki procedura taka trwa, kosztuje nawet milion złotych, żeby wprowadzić. A cóż dopiero to, co pan tutaj właśnie powiedział, że na każdą roślinę to trzeba osobną rejestrację robić,
żeby ten środek móc zastosować. No to co pan powiedział, taka firma no, najzwyczajniej w świecie, nawet jakby bardzo chciała, no to przecież sama się nie zaora, tak? No tak trzeba to powiedzieć. No tak, szczerze mówiąc, w sensie ekonomicznym byłoby to działanie dla tej firmy nieracjonalne i brakuje nam tutaj wypracowania sposobów czy mechanizmów, by chociażby można było pewne tutaj pieniążki do takiej rejestracji dopłacić chociażby z środków naszych, krajowych, by rzeczywiście dać tą możliwość stosowania danych środków w produkcji ekologicznej i w związku z tym no, zwiększyć te możliwości uprawy i opłacalność właśnie przez rolników eko. No, jest to bardzo trudna sprawa w tym obecnym naszym tutaj układzie ekonomicznym i prawnym, no ale po pierwsze trzeba byłoby zacząć nad tym myśleć, prawda, bo nie podejmiemy tego rodzaju wysiłku, by starać się tutaj jakiś mechanizm finansowania czy pokonania tej przeszkody, jakiś krok naprzód zrobić, to tak właśnie no to jest, że rzeczywiście czasami ten rolnik ekologiczny pozostaje troszeczkę bezradny i w przypadku tych trudniejszych roślin no, zastanawia się, czy w ogóle podjąć produkcję. Ja może, jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze jedną rzecz tutaj podkreślę. Otóż, kochani Państwo, ostatnio ta zmieniająca się przyroda no, nie ułatwia nam sprawy. Te coraz właśnie lżejsze zimy powodują, że no, więcej szkodników przetrwa zimę, więcej przezimuje, no potem mamy większe naloty i większe szkody popełniane właśnie przez te organizmy szkodliwe. I to nam no, kolejnym jest takim czynnikiem, który utrudnia nam produkcję ekologiczną. Także obawiam się, że ta produkcja eko, która no, będzie mniej wymagać tych środków ochrony roślin, będzie się przesuwać na wschód, czyli tam, gdzie jeszcze te chłodniejsze temperatury w okresie zimy bywają i pozwalają w sposób naturalny zmniejszyć presję szkodników. Dziękuję, panie profesorze. Podniósł pan bardzo wiele ważnych rzeczy i też dowiedzieliśmy się o bardzo istotnych sprawach. Takie to jest przykre, że mamy naukę, mamy ludzi, mamy technologię, mamy sprzęt, jest wszystko, co potrzebne, tylko że przy samym źródełku usychamy, umieramy z pragnienia. Naprawdę bardzo przykre. Ale to, co powiedział pan profesor, tak zacytuję raz jeszcze, ekologiczne plony wcale nie muszą być niskie. Tak? Wcale nie muszą być. Czyli to też rozwiewamy pewną jakąś taką wątpliwość. No i też to, co pan profesor podniósł, że firmy robiące różnego rodzaju konferencje czy spotkania z rolnikami, czasami nawet w ośrodku doradztwa rolniczego, ośrodek doradztwa rolniczego, no chcąc też mieć pieniądze, no to użycza salę, ale nie firmuje nawet czasami tego, tylko po prostu użycza salę. No ale mimo wszystko idziemy i patrzymy, no jest to w ośrodku doradztwa rolniczego i tam promują taką a taką odmianę i taką a taką środek chemiczny. No, Pismo Święte poucza, że nie ustrzeże się handlarz fałszywej wagi. Więc no, taka jest presja. Dlatego ta etyczność jest tak istotna, żebyśmy sobie zdali sprawę, że albo idziemy po tej stronie, albo idziemy po tej. Dwoma drogami się jednocześnie iść nie da. Ja, panie redaktorze, tak zauważyłem, że konwencja idzie na skróty, a u nas nie da rady. Przede wszystkim musi być zachowany płodozmian. Płodozmian z roślin bobowatych, najlepiej z roślin bobowatych, które wprowadzają odpowiednie ilości azotu czy próchnicy dla następnych plonów. Powiem tak, z mojego doświadczenia takiego, które miałem tutaj z profesorem, żeśmy uprawiali rzepak. I do dzisiejszego dnia ta działka, gdzie był rzepak, tam plon, obojętnie już po 4 lata, zawsze jest wyższy. Roślin jest wyższy. Pan profesor dużo tutaj wspominał i uważam, że tego typu doświadczenia
pokazania rolnikom konwencjonalnym są na, jak najbardziej na topie. Swego czasu miało być spotkanie u naszego jednego z rolnika, który uprawia metodami ekologicznymi. Było takie propozycja wyjazdu w plener, no ale pewne rzeczy nie dopisały. I rolnicy, którzy akurat byli, nie narzekają na plon, który i na metodę, gdzie uprawiają te uprawy. Powiem jeszcze tylko takie rzeczy, że w ostatnim czasie coraz więcej rolników ekologicznych stara się uprawiać rośliny te pradawne, czyli zbożowych, orkisz, samobrza, płaskórka, jak również wchodzi teraz nowa odmiana jeszcze, którą Politechnika Bydgoska bodajże promuje, to jest pszenica tristat, która jest badana i która jest w tej chwili naprawdę wyśmienita, chociażby do produkcji kaszy. Osobiście na jednym z wyjazdów takich w plenery, co robiłem pokaz właśnie z tą pszenicą i konsumenci byli zachwyceni. Całe ziarno po prostu się napęcznieje, się później zagotuje, jest piękny ma smak i pięknie coś człowiek przyjmuje, trawi. I tak samo inne również warzywa czy nasiona, których naprawdę się rzadko spotyka. Ostatnie lata klimat jest taki, jak jest. My na tego nie mamy wpływu. Niektórzy mówią, że my mamy wpływ. Nie mamy wpływu, bo te cykle odnośnie klimatu się zmieniają co ileś set lat. Przecież było małe zlodowocenie, że Szwedzi przejechali na staniach przez Bałtyk, bo był zamarznięty i było wszystko ok. Nie tylko przez Bałtyk, ale przejechali przez Danię i Niemcy. Polskę najechali, po co? Po jedzenie. Bo tam nie mogli uprawiać, bo było zamarznięte wszystko. I dlatego u nas my musimy się przygotować na to, że mamy w tej chwili klimat, że występuje susza. I suszę też można zminimalizować, stosując małą retencję, czy stosować metody takie, jak stosują Włosi czy Hiszpanie. Tylko Hiszpanie już przedawkowali i teraz nie mają czego. Skąd brać tej wody, żeby mogli te plony, że tak powiem, wspierać, wspomagać tą wilgocią. U nas aura jeszcze nam, że tak powiem, łagodnie od czasu do czasu, że tak powiem, da tą wodę i możemy się cieszyć, że jest ten plon jako wynika, nam urośnie. Ale jak długo to będzie, nie wiadomo. A jak panowie, bo tak o tym pustynnieniu Polski, to już jest bardzo długo o tym się mówi, o tym braku tej wody w tej przestrzeni glebowej, dostępnej dla roślin. No i te techniki uprawy, bo nawet jeśli ktoś tak zuboży tą glebę, że nawet ta biedna dżdżownica nie ma zamiaru tam zamieszkiwać, a dżdżownica wiemy, że bardzo głęboko się w ziemię wkręca, tak, żyje tam, to nawet inaczej jest kwestia parowania takiej gleby. No ale o takich rzeczach się zapomina i później się na siłę sprowadza jakieś dżdżownice z innych państw, tutaj z innych regionów świata, no bo ona sobie tutaj będzie działała. No ale okazuje się, że ta dżdżownica to ona też głupia nie jest. Jak nie ma czym się pożywić, no to sensu nie ma. No więc potem ktoś kupuje specjalnie te dżdżownice, ale mówi, że musisz nawozić obornikiem. No to pytanie, po co kupować było tą dżdżownicę, wcześniej zabijając te nasze, przez zagłodzenie ich. I tak samo z tymi mikroorganizmami niektórymi, tak? No same mikroorganizmy wpuszczone w piach, to też, czy glinę, też tam nic nie zrobią dobrego. Trzeba do ziemi wrzucić, żeby móc z niej wyjąć. Jak pan, panie doktorze, postrzega ten dziwny trend? No już na szczęście on powoli odchodzi do lamusa, ale tak kiedyś się wydawało, że tylko NPK wrzucić w glebę, tak? Azot, potas, fosfor i z głowy. I ile ta gleba dała rady, to było ładnie, pięknie. No, a później się okazało, że to już tak nie jest dobrze. No, była taka koncepcja, natomiast w rolnictwie ekologicznym, tutaj Marek już wspominał, to jest praca wieloletnia nad budowaniem zasobności gleby. Temat wody jest tematem kluczowym, bo bez wody w ogóle nic nam nie urośnie. Natomiast z perspektywy zasobności w wodę, Polska ma bardzo małe zasoby wody, jeżeli mówimy o wodę pitną.
Jak przeniesiemy się na obszar rolnictwa, to ostatnie dwa lata wskazują na to, że mamy drugi rok rzędu w wielu obszarach Polski niedobór wody, suszę, co automatycznie no, przenosi się na obniżone plony. I patrząc na gospodarkę wodną, też to, co było wspomniane w Hiszpanii, w krajach, gdzie średnie temperatury roczne są dużo wyższe, no, popełniono tam różne błędy. Jeżeli robimy wielkie pola, od horyzontu po horyzont, bez oczek wodnych, bez zadrzewień śródpolnych, bez takich nisz, gdzie może gromadzić się woda, gdzie mogą zbierać się zwierzęta i może być tworzony jakiś mikroklimat, to w dłuższej perspektywie czasowej no, okazuje się to problematyczne. Zwykłe oczko wodne, czy taki staw nieduży, wytwarza mikroklimat w promieniu 300 metrów od niego. Więc to już jest całkiem spora powierzchnia, gdzie on parując wpływa na rośliny, które w jego otoczeniu się znajdują. I teraz mając na uwadze braki wody, no powinniśmy przyszłościowo myśleć w tym kierunku, żeby już też strukturę gruntów dbać o to, nie zasypywać stawów, nie robić takich wielkich pól, dbać o to, co w wielu krajach, które zajmują się na przykład rolnictwem ekologicznym, bardzo długo już to odkryto i wprowadzono. No, ale u nas jest taki, to co pan powiedział, ja, po horyzont, tak? A żadnych drzew, żadnej linii drzew. No, wiemy, że nie tylko słońce wysusza, ale wiatr też przyspiesza ten proces. No, jak nie ma żadnych takich barier dla tego wiatru, no to dziwimy się, że później mamy takie tabuny dosłownie pyłu z tych pól, że nieraz to przejechać się nie da samochodem, no ale do tego się to doprowadza. Połączyliśmy się również z kolejnym panem, który tutaj można powiedzieć, pan Marek zapoczątkował temat. Pan Czesław Meus, witam serdecznie, kłaniam się panie Czesławie. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa. Panie Czesławie, dawno temu tak tu pan był chyba u nas tutaj w studio, dobrze pamiętam. Pan tutaj mówił o tych zbożach, a jak zboża, no to i młyny, jak młyny, no to i piekarnictwo. I też tak widzimy, jak to jest z tym pieczywem i z tymi dostępnością do tej mąki, która byłaby dobra dla konsumenta, a nie tylko dla producenta. Ale to pan jest tutaj ekspertem w tej sprawie. Jak pan patrzy na temat dzisiejszego naszego programu w kontekście swojej działalności? Ja mogę powiedzieć na temat zbóż, na temat produkcji mąk, na temat produkcji pieczywa bardzo dużo. Tematem się zajmuję kilkadziesiąt lat. Szczególnie moją słabością, taką pozytywną słabością oczywiście, są zboża pradawne. Dlaczego zboża pradawne? Dlatego, że te zboża są kompletnie niedostrzegane przez konsumentów, jak również no jest to też wina troszkę rolnictwa, dlatego że nasze rolnictwo poszło w troszkę w innym kierunku. Trudno mi tutaj określić, czyja to jest wina, kto tutaj zawinił, że rolnictwo poszło w tą intensywną produkcję zbożową. Natomiast zapomnieliśmy o tym, że zboże od wieków było pokarmem, które nas karmiło i dzięki temu zbożu byliśmy zdrowi. I w związku z tym ta moja misja, jaką ja mam w Stowarzyszeniu Polska Ekologia, jest to misja, która ma edukować konsumentów, ale również i wskazywać kierunki dla rolników. Bardzo często spotykam się z takim określeniem, no dobrze, proszę pana, pradawne zboże, dobrze orkisz, samopsza, płaskórka, trispa, ale jaka jest wydajność tego zboża?
I tutaj zaczynamy mieć mały problem. Czy nam chodzi o wydajność byle czego, czy nam chodzi o wydajność takiego zboża, które będzie służyło nie tylko nam jako ludziom, ale również zwierzętom. Bo to, co zwierzęta jedzą, jeżeli my jesteśmy konsumentami produktów mięsnych, przechodzi to później na nas. W związku z tym to jest cały łańcuch. Łańcuch od, jak to się mówi, od ziarenka do bochenka. Stąd pieczywo mamy takie, jakie jest. No bo jeżeli nie mamy podstawowego, dobrego surowca, jakim jest zboże, a później w konsekwencji mąka, no to mamy taki produkt, jaki mamy. Patrzymy dzisiaj bardziej na efektywność, jak produkt wygląda, nam się podoba, smak możemy podrasować różnymi dodatkami, natomiast już gorzej jest właśnie, żebyśmy dociekali, jaka jest wartość odżywcza tego produktu, który konsumujemy, z tych pradawnych właśnie zbóż. Temat jest bardzo, ale to bardzo, powiedziałbym, i raz poważny, i jest temat, który w krótkiej mojej wypowiedzi w audycji no jednak no nie zmieściłoby się wiele argumentów, które chciałbym przedstawić. Ja tylko jeden przykład taki podam. W 1987 roku opatentowałem sposób wytworzenia ciasta na chleb pełnoziarnisty. Był to patent jedyny na świecie, który właśnie pokazywał, że można niekoniecznie z mąki zrobić chleb, ale również z całego ziarna. Mnie się tak udało. Ziarno zostało poddane obróbce hydrotermicznej, zgniecione później. Dodana została mąka świeżo mielona z żarnowego młyna i powstał chleb. Chleb, który naukowcy, którzy badali ten produkt, określili, że to jest bardzo wysoka wartość odżywcza. Mój mentor, profesor Julian Aleksandrowicz, który namówił mnie do tego, żeby taki chleb właśnie stworzyć, powiedział mi tak, mówi: pan zrobił coś takiego, co powinno być właściwie bardzo powszechne. Mianowicie zrobił pan chleb, który jest pokarmem, a nie podkładem pod coś tam, co kładziemy na wierzch tej kromeczki. I dzisiaj, proszę państwa, niestety mamy pieczywo, które no, nieraz możemy określić, że jest smaczne i tak dalej. Natomiast tak do końca nie wiemy, czy ono jest zdrowe dla nas, czy on, z jakiego surowca jest ono wytworzone, w jakiej technologii, bo to wszystko ma olbrzymi wpływ na to. Troszkę żałuję, że ja już jestem na emeryturze, że młodzież no, nie bardzo się interesuje. Idą na skróty, po prostu wykorzystują gotowe mieszanki, które jakieś tam firmy mieszają i w worku jest przywożony do piekarni chleb. Chleb właściwie w proszku, który później zamieniamy na chleb upieczony, bo do tego koncentratu wystarczy sody, drożdże zamieszać. Mamy po 20 minutach ciasto dojrzałe, formujemy, wyrasta to, wypiekamy. Tak wygląda ten nowoczesny chleb. Oczywiście na rynku ukazuje się już troszkę tego pieczywa, które jest innej technologii wytwarzane.
ale z mojej oceny i z mojej wiedzy ci piekarze, którzy to robią, używają, po prostu nie zwracają uwagi właśnie na pochodzenie. Ja ten mój chleb makrowy, który wymyśliłem prawie 40 lat temu, mogłem każdemu konsumentowi powiedzieć, z jakiego pola, z jakiego miejsca jest to zboże, z którego ja robiłem ten chleb. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu, już pominąwszy sprawę chleba, ale innych produktów, nie kupowali produktów anonimowych. Dziękuję panie Czesławie i o tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi w studiu. Ja bardzo dziękuję panu za tą pracę intelektualną, którą pan włożył w to, aby no, żeby to służyło ludziom i jeszcze pan się z nami tutaj dzieli, aby nas ubogacić tą wiedzą. Bardzo dziękuję panie Czesławie. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się u nas tutaj w studio w programie. Panie Marku, panie doktorze, to co powiedział właśnie pan Czesław, a więc nie kupować anonimowej żywności. I to co zawsze tu powtarzam w programie, najlepszym certyfikatem to jest twarz, imię, nazwisko rolnika, jego adres, jego rodzina, czasami numer rejestracyjny samochodu, z którego sprzedaje. Panie redaktorze, tak na marginesie, na pewno wszyscy znamy Wojtka Cejrowskiego. I on swoim wizerunkiem promuje właśnie produkty mączne, bo ma gospodarstwo na Kociewiu i promuje produkty mączne. Tak jak wspomniał tutaj kolega Czesław, że rolnik swoim wizerunkiem powinien, czy przetwórca tak samo, swoim wizerunkiem pokazać, dawać ten certyfikat wiarygodności tego produktu, bo ten młynarz, czy ten rzeźnik, on nie kupuje z dalekich okolic, tylko kupuje od sąsiada, z okolicy najbliższej. Ten temat to był dawno już, że tak powiem, obrabiany jeszcze za tamtych czasów, za tamtych okresu, kiedy gminy spółdzielnie miały piekarnię i miały swój młyn i młyn był zaopatrywany przez okolicznych rolników. Dzisiaj ten temat umarł. To jest rzadkość, że jest młyn, jeszcze się ostał młyn, taki jest młyn w Twardej Górze koło Nowego, który od rolników ekologicznych skupuje zboża i on zna ten produkt, ten surowiec do przetwórstwa i ten produkt poleca piekarniom. I co się okazuje? Piekarnie rozkładają ręce, że im nie wychodzi. A dlaczego nie wychodzi? To jest to, co powiedział kolega Czesław, że dzisiaj daje z worka, ewentualnie się uzupełnia mąką i wtedy to wychodzi, to pieczywo. Ja nie tak dawno czasami idę do tych sieciówek po drobne rzeczy w locie i zauważyłem karton bułek. Mein Gott, co oni robią? Oni odmrażają i do pieca i wtedy mają świeże bułeczki na półce. A przecież wiadomo, jak rozmawiałem z piekarzem, bo u nas jeszcze w Wierzewie jest piekarnia prywatna swego czasu, czemu ty nie bierzesz ode mnie zboża? Ja ten zboże bym ci zawiózł do młyna i byś brał tego. Nie, bo to nie wychodzi. Bo to nie wychodzi. Im nie wychodzi. No ale wie pan co, ale to tak przez setki lat wychodziło piekarzom, no też, jak to piekarnia, a teraz nie wychodzi. Piekarnia istnieje od 1912 roku, kiedy pradziadek tego obecnego właściciela to piekarnię zakładał i mu nie było żadnych polepszaczy, tylko były podstawowe mąka, sól i woda. Ewentualnie w zależności od mąki, czy to żytnie pieczywo, czy to pszenne pieczywo. I wszystko dało radę. I wychodziło i tylko potrzeba włożyć jeszcze troszeczkę wiedzy i serca do tego, żeby to szło. No, ale to, co pan powiedział, no, jeśli komuś się wydaje, że bułka jest świeża, bo jeszcze ciepła w tamtym sklepie, ale ona skąd to ciasto głęboko mrożone przyjechało, to też nawet czasami lepiej nie pytać. Tutaj panie doktorze. Pan Czesław zwrócił uwagę na, wydaje mi się, główny aspekt żywności, że ten chleb jest odżywczy. Bo dzisiaj możemy stwierdzić, że wiele produktów, które jemy, wcale nie są odżywcze, bo jest to związane z przyswajalnością składników, które w sobie zawierają, w zawartości różnych substancji niepożądanych itd., itd. Jest to temat dla technologów do dyskusji. Natomiast z perspektywy konsumenta, człowieka, ważne jest, żebyśmy się odżywiali. I jeżeli mamy produkty, tak jak pan Czesław wspomniał, zrobił chleb, no, na bazie takiej podstawowej, z ziarna,
Czyli prościej się nie da już, nawet bez mielenia, bez dodatkowych technik, dodatkowych kosztów. Ten chleb został zrobiony, był smaczny i był odżywczy. Takie to proste, nie? Takie to proste. Tak ostatnimi czasy też tak coraz bardziej. To jest zaskakujące, jak mało człowiek wie. Wydawało się, że pewne rzeczy są już ekologiczne i są dobre, no, ale tu się okazuje, że to tak nie do końca, bo na przykład lekarze ostrzegają, żeby nie jeść czerwonego mięsa, bo czerwone mięso rakotwórcze może być i żeby dużo go nie jeść. No to jakie to są te czerwone mięsa? Aha, no to takie, takie. No ale później się okazuje, że przecież jak wędziliśmy w domu kiełbasę, to ona nie była czerwona. Tylko po uwędzeniu jest ciemniejsza kiełbasa. A w sklepach kiełbasy czerwone, a też wędzone. No to jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że te wszystkie wędliny są czerwone, gdzie wiemy, gdzie mięso po ugotowaniu, czy po usmażeniu i odstawieniu, czy po jakiejkolwiek obróbce termicznej mięso ciemnieje? To dlaczego w sklepach wszystkie te mięsa są czerwone? No, okazuje się, że nawet jeśli będzie ekologicznie wyhodowane, ale poddane procesowi peklowania i to nie zwykłą solą kuchenną, tylko inną solą, która nie jest taka neutralna, to ona zachowuje tą czerwień. I my okiem patrzymy, no bo jak ciemne, no to pewnie zepsute. Nie lubimy patrzeć na ciemne wędliny. A jak są takie różowiutkie, no to pewnie jest świeże. No tu się okazuje, że one, to wcale tak nie jest. To jest odwrotnie, że tak powiem, nie? Ja swego czasu to ubój w gospodarstwach to był normą. Każdy, kto hodował zwierzęta, obojętnie jakie, zawsze się ubijało to przykładem najmniej te 2-3 razy w ciągu roku i ten produkt był zjadliwy do następnego okresu. Część produktów, tych wyrobów było, że tak powiem, wekowanych, zamykane w słoiki, część pozostawało w soli, czystej soli, soli kamiennej. Nie jakichś tam solankach, czy jakichś tych... No i mówimy tu o soli, tej po prostu soli... Kopalnej. Tak, kopalnej. A natomiast nie o tym, co faszerowana jest ta żywność. Dokładnie. To jest zupełnie inna sól. Zupełnie inny związek chemiczny po prostu. Trzeba zgadza tak się, powiedzieć. Panie redaktorze, jak najbardziej. I dlatego trzeba do tego wracać, po prostu trzeba wracać. Przez tyle lat społeczeństwo spożywało i mięsa różnego rodzaju i jakoś nie chorowali na żadne choroby, tak jak chorują to dzisiaj. Jak dzisiaj się chorują. A to jest wszystko związane z tym, co jemy. Ja chciałbym jeszcze przy okazji, jak już tu jesteśmy w studio, pozdrowić wszystkich rolników ekologicznych i wszystkich z rodzinami, którzy tak ciężko pracują i wspomagają, że tak powiem, rynki lokalne tych, którzy przetwarzają jeszcze te produkty. Cześć i chwała im za to, że się starają wprowadzić te produkty na rynek dla konsumentów. Również dziękuję. Te pozdrowienia kierujemy do wszystkich, również tutaj pana inżyniera, rodzina obok w studio też jest, też pozdrawiamy. No i tak ten program ma na celu to, aby konsumenci, abyśmy my ludzie chcieli poszukiwać tej żywności, bo inaczej będzie można bardzo dużo mówić i mówić, a że tak powiem nie zaskoczy to. Dziękuję raz jeszcze za przybycie do programu. Państwu dziękuję za uwagę, życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.